Siemano wszystkim, z tego Mateo, witam was bardzo serdecznie w odcinku, w którym odpakujemy sobie paczkę niespodziankę od firmy Genesis. Ja firmę Genesis poprosiłem tylko klawiaturę, natomiast ta paczka waży prawie 5 kg, także no tak wątpię, żeby tutaj było tylko klawiatura. Tak, odpakujemy i zobaczymy, co tutaj będzie. Tak jak mówiłem, poprosiłem firmę Genesis, żeby wysłali mi jakąś klawiaturę. Prosiłem o klawiaturę mechaniczną, za chwilę zobaczymy, jaką dostanę, mam nadzieję, że taką, jak poprosiłem. Powiem wam, że firma Genesis ma naprawdę dobre klawiatury i wybrałem sobie też tak, no, jedną z lepszych właśnie klawiatur. Dobra, musimy jeszcze odpakować tylko z jednej strony i za chwilę będziemy otwierać zawartość tego wszystkiego. Moi drodzy, i właśnie za chwilę otwieramy paczuszkę od firmy Genesis. Oczywiście link do stronki macie w opisie i w ogóle zanim otworzę, to chciałem naprawdę bardzo podziękować, bo jest mi naprawdę bardzo miło, że przysłali mi taką paczuszkę, mogę odpakować sobie. Uwaga, otwieramy. Bum, bum, bum. Wow, zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Ja poprosiłem tylko o klawiaturę i pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest, moi drodzy, plecak. Tak, to jest właśnie plecak od firmy Genesis. Patrzcie, jaki fajny plecak. Wygląda naprawdę mega fajnie. W ogóle patrzcie, jak środek wygląda mega fajnie. Także no wow, jestem naprawdę zaskoczony, że dostałem plecak. Ale plecak mi się podoba, naprawdę. Otwieramy teraz dalej, zobaczymy, co tutaj jeszcze jest. Okej, tutaj mamy po tej stronie. A szczerze mówiąc, to nawet nie wiem, co to jest. Aha, to jest czapka. To jest czapeczka mam. Dzisiaj akurat jadę sobie na łyżwie, także na pewno będę sobie śmigał w takiej czapeczce. Ale moi drodzy, spokojnie, bo to jeszcze nie wszystko. Mamy tu jeszcze, moi drodzy, słuchaweczki. Takie piękne słuchaweczki. Radeon 720, także odpakujemy sobie te słuchaweczki, zobaczymy, jak one będą leżały. Dobra, odpakowujemy te słuchaweczki. W ogóle jestem naprawdę bardzo mile zaskoczony i to nawet ja nie mogę powiedzieć, jak bardzo jestem zaskoczony, bo dostałem wiadomość, że paczka wyjdzie z dodatkami. No ale okej, ja poprosiłem o klawiaturę. W sumie naprawdę nie spodziewałem się, że dodatki będą aż takie. Uwaga, wyciąga nam się teraz piękne opakowanie. Kartonowe firmy Genesis. W ogóle tak bardzo szczelnie zapakowany Sławek, to naprawdę nigdy nie widziałem. Ale to w sumie dobrze. Uwaga, otwieramy. I naszym oczom ukazują się słuchawki. Wow. W ogóle zawsze marzyłem o takich słuchawkach, żeby miały tutaj opokrętło do jakby regulacji głośności. Wow. Dobra, także tak się prezentują właśnie słuchawki. Ściągnę teraz czapkę. Uwaga, patrzymy, jak leżą. Już słyszę, że wytłumiają, bo w momencie, gdy ja je założę, mój dźwięk jest naprawdę bardzo przytłumiony i praktycznie prawie w ogóle siebie nie słyszę, więc prawie siebie nie słyszę, także nieźle. Słuchaweczki naprawdę bardzo fajne. W ogóle tutaj, co zauważyłem, jest logo i zgaduję, że w momencie, gdy włączy się te słuchawki do komputera, to to logo będzie podświetlane. A w sumie możemy to nawet szybko sprawdzić. Uwaga, podłączam słuchawki do komputera i tak. Zobaczcie, są podświetlane, także naprawdę mega fajnie. Także no, macie to w sumie prezentację takich gadżetów od Genesisa. Jakby ktoś chciał, może sobie kupić. Link do ich całej stronki macie w opisie, bo naprawdę stronka Genesis sprzedaje tak naprawdę od głośników, po mouse bungee, po myszki, podkładki, klawiatury, słuchawki, więc tak naprawdę wszystko. Uwaga, i teraz, że tak powiem, gwóźdź programu, chociaż gwóźdź to jest tak bardziej negatywne słowo, ale to, na co wszyscy czekali, czyli klawiatura RX85RGB. I słuchajcie, ta klawiatura, czyli RX85RGB, ma swoje własne oprogramowanie. Natomiast jeśli ktoś nie chce softu, to jest również dostępna bez softu. Ja mam akurat przyłączniki tutaj brązowe w tej klawiaturze, natomiast są też niebieskie i czerwone chyba. No i moi drodzy, czas teraz na odpakowanie tego. Teraz tak, pierwsze wrażenie, ta klawiatura jest naprawdę mega cienka. Naprawdę ona jest cienka. Tutaj odcinamy taśmę i jeszcze z drugiej strony trzeba odciąć taśmę. Pyk, proszę bardzo. I właśnie w tym momencie, moi drodzy, wyjeżdża nam... Wow. Ciężko, ale wyjeżdża klawiatura. Klawiaturka Genesis nam już wyjechała. Teraz wystarczy tylko zobaczyć, co jest tutaj w środku. Uwaga, uwaga. Bum. Jest nasza cała klawiatura. Oczywiście tutaj są dwie gąbki, żeby ta klawiatura nam tu, prawda, nie wyleciała. To jest w ogóle spoko rzecz, ponieważ to jest, że tak powiem, rzecz na nadgarstek. Zdejmujemy gąbeczki, odkładamy i uwaga, przewracamy klawiaturę na drugą stronę. I moi drodzy, naszym oczom już się właśnie ukazuje klawiatura. Pudełko już chyba możemy odłożyć, tam jest oczywiście jeszcze instrukcja. I teraz uwaga, wiem, że teraz 95% osób oglądających czeka tylko teraz na test tych klików. Ale zanim to, za chwilę oczywiście zrobimy test, to chciałem tutaj pewne rzeczy zauważyć. Mianowicie, jest tutaj numpad, co mi się naprawdę bardzo podoba, ponieważ ja w OBS-ie mam właśnie skróty klawiszowe ustawione na numpadzie, a niestety w rzadko której klawiaturze mechanicznej ten numpad istnieje, a on jest właśnie dla mnie bardzo potrzebny. Są tutaj również jakieś pokrętła, jakieś guziczki, oczywiście ja jeszcze nie wiem, o co chodzi. Pewnie wszystko jest w instrukcji, ale ja bym chciał się dowiedzieć wszystkiego sam. Zobaczymy sobie, czy to są przełączniki brązowe. Tak jak widzicie, są tutaj przełączniki brązowe. Tak jak mówiłem wcześniej, są jeszcze tutaj przełączniki niebieskie i czerwone. Uwaga, i teraz czas na test klików, uwaga.
powiem tak, no brzmi jak taka typowa klawiatura mechaniczna. Teraz jeszcze chciałam opakować ten, że tak powiem, nadgarstnik. Teraz tak, jak to jest? Czy to po prostu jakoś to się nakłada, czy przykręca? Aha, to jest na magnes po prostu. Ja na pewno będę z tej podkładki korzystał, bo naprawdę ona jest mega fajna. Dobra, moi drodzy, także za chwilę zrobimy oficjalny test wszystkich tych przedmiotów, podłączymy je do komputera, ale no gdzie, to jeszcze nie koniec, bo moi drodzy, zostało jeszcze jakieś czarne opakowanie. Nie wiem, czy to słyszycie, ale to są jakieś napoje. Szczerze mówiąc, nie wiem, co tutaj może być. Czuję się, jakbym właśnie teraz opakowywał jakieś narkotyki, bo one też są właśnie w taką formie zawinięte i zazwyczaj są w takim właśnie kwadracie. Uwaga. Wow, nie. Ja naprawdę, słuchajcie, nie wierzę, patrzcie. Energetyk, teraz uwaga, oficjalne porównanie smaku. To będzie mój pierwszy energetyk, który wypiję. Naprawdę nigdy nie piłem energetyka. Nie znam się na smakach. Jest gazowany i mi smakuje. W ogóle te chyba wszystkie energetyki są takie same z tego, co widzę, ale tak, ale naprawdę one są mega dobre. Znaczy nie mam porównania, być może wszystkie energetyki są mega dobre, ale ten mi jakoś tak smakuje mega. No i teraz co, jedyne co nam pozostaje to po prostu podłączyć sławki i klawiaturę do komputera. Zobaczymy jeszcze podświetlenie w ogóle tego wszystkiego, bo szczerze mówiąc nie czytałem, nie chciałem sobie psuć niespodzianki. Tak jest co, za chwilę się widzimy. Już moi drodzy, teraz większość mojego sprzętu jest właśnie od firmy Genesis, mianowicie myszka, podkładka, sławki, co tam jeszcze, klawiatura, plecak, czapka, więc normalnie teraz będzie nieźle. Teraz słuchajcie, na koniec zrobimy test wszystkiego, czyli podłączymy sławki, podłączymy klawiaturę, zobaczymy na jakie kolory podświetla się klawiatura, bo tak jak mówiłem, jeszcze tego nie wiedziałam, więc moje Razerki teraz zabieramy. I moi drodzy, podłączamy właśnie te sławeczki. Jak widzicie, sławki prezentuje się naprawdę mega. Dobra, i teraz jeszcze czas podłączyć naszą, prawda, klawiaturkę. Podłączyłem klawiaturę, jak widzicie w tym momencie podświetlenie już jest w sumie fajne. To jest jakby takie defaultowe podświetlenie. Teraz chciałem tylko zobaczyć, jak ono się zmienia. Chyba tutaj tym przyciskiem właśnie zmienia się podświetlenie, z tego co widzę. Zmienimy sobie tak, tu jest jakieś inne. Teraz jest jeszcze inne, to w ogóle chyba można kolory sobie zmieniać. To jest w ogóle bez podświetlenia, także okej. Włączymy sobie pierwsze podświetlenie, jest takie. Drugie jest takie. Trzecie jest takie. Całe na czerwono. Później jest takie. Chyba na tym będę grał, bo to jest najfajniejsze póki co. Jak widzicie, gdy pokręcę pokrętem, mogę sobie zmieniać głośność, jak tutaj widzicie. Więc to jest naprawdę mega spoczko. Także słuchajcie, to jest koniec, jeśli chodzi o ten odcinek. Pragnąłbym naprawdę podziękować bardzo z całego serca firmie Genesis za podesłanie mi tylu rzeczy. Powiem wam, że jestem naprawdę mega, mega zaskoczony, bo ja poprosiłem tylko właśnie o tą klawiaturę. Natomiast prawdopodobnie sami właśnie widzicie, co dostałem. Stronka Genesis jest oczywiście w pierwszym linku w opisie. Jak ktoś chce, może sobie zajrzeć, być może coś kupić, bo naprawdę, tak jak mówię, ta strona sprzedaje wszystko. Od słuchawek bardzo tanich do drogich. Tak samo w sumie z klawiaturami, z głośnikami, z podkładkami. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję za oglądanie. Możecie zostawić łapeczkę w górę, jeśli film się spodobał. To na tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Do kolejnego odcinka, siema.